Kiedy patrzę na wiadomości, myślę, że nie wchodzimy w lepsze lata. Ale też z drugiej strony wiem, że moja perspektywa nie opiera się na tym, co mówią wiadomości, tylko moja perspektywa tego, w jaki sposób postrzegam przyszłość, opiera się na tym, co mówi Słowo Boże. Czasami człowiek dopiero kiedy jest bardzo zdesperowany, to chce w to uwierzyć. Wiecie, często człowiek, kiedy lekko choruje, to biega do lekarza. Ale kiedy już lekarz rozłoży ręce, wtedy nagle odkrywa, że ma jeszcze nową perspektywę i zaczyna się modlić. I tak samo, kiedy człowiek się boi i widzi, co się dzieje na świecie, z trwogą kolejny raz przegląda wiadomości, czy to w internecie, czy w telewizji, czy w gazecie i martwi się, co będzie dalej. Ja chciałbym, aby to ostatnie nabożeństwo w tym roku było takim słowem o realności, o Jezusie, o tym, jaki Jezus jest realny. I już mnie wyprzedzili niektórzy dzisiaj. Ja bym się chciał opierać na Słowie Bożym zawsze. Zawsze we wszystkim tym, co myślę, co mówię i czego nauczamy tutaj w tym zborze. Wiem, że największym naszym skarbem jest to, że jesteśmy rodziną w Jezusie Chrystusie. Amen. Największym naszym skarbem jest nasza jedność. To, że pośród nas nie ma nikogo, kto burzyłby naszą jedność, kto występowałby wrogo przeciwko drugim, ale nie możemy na tym poprzestać, gdyż naszym największym skarbem będzie realny Jezus i nasze zrozumienie tego, kim jest. Chciałbym, byście otwarli dzisiaj swoje Biblię na pierwszym liście Piotra na razie. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział od 3 wersetu czytam. Posłuchajcie, jakie to są głębokie słowa. To są jedne z najważniejszych doktrynalnie słów, które można znaleźć w Słowie Bożym dotyczących naszej realności duchowej. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, i gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. I im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Chwała Jezusowi. Wiecie, chciałbym dzisiaj, aby w ten ostatni niedzielny poranek w tym roku. Nie wiemy, co przyniesie nam następny rok. Nie wiemy, ile będziemy mieć w następnym roku urodzin. Ile będziemy mieć w następnym roku ślubów. I też nie wiemy, ile będziemy mieć w następnym roku pogrzebów. Nie wiemy, czyje to będą śluby i czyje pogrzeby. Nie wiemy, jaki czas nas czeka i co się stanie, ale chcę wam powiedzieć, że Jezus jest realny i słyszę to w świadectwach i we wszystkim, co jest głoszone.
Mamy tutaj wspaniałą Bożą obietnicę, ale nie tylko Boże obietnice. Jeśli słuchaliście, co czytałem, jeżeli nie słuchacie Słowa Bożego z taką religijną automatycznością, wiecie, dzisiaj się tak automatycznie czasem słucha, takie bla, 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 ważne, żeby się trzymało kontekstu, żeby było Panu Bogu, ale jeśli słuchałeś, co pisze Piotr, jeśli słuchałeś o żywej nadziei, o nadziei, o której słyszałem nieraz, nadziei, która podtrzymywała. Wiecie, niedawno, dosłownie miesiąc, półtora miesiąca temu, byłem modlić się o człowieka, który umierał na raka, wyglądał jak szkielet. Nie wiem, czy pamiętacie, dzwoniłem wtedy do Janusza, żeby się o niego modlić. To, co mnie dotknęło tam w jego domu, to była, wiecie, wchodząc do tego pokoju, zobaczyłem po prostu skóra i kości i te smutne oczy. I wtedy przyszła jego żona z taką radością. Powiedziała: mój ty kochany, Pan Jezus jest tutaj z nami. Tak go, wiecie, ukochała, tak go pocałowała, podniosła mu poduszkę. Przyszli cię odwiedzić, gości masz, bo wstawaj. Wiecie, patrzę, taka radość się pojawiła, jego oczy się tak zaświeciły. Taka nadzieja, taka... Kiedy jemu brakowało siły, miał swoją żonę obok. I widzę, że nie tylko na takie sytuacje jest ta nadzieja w Chrystusie, żywa nadzieja. Żywa nadzieja i żywa pewność tego, co Jezus dla nas dokonał. Także to nie tylko jest Boża obietnica, ale Boży fakt tego, co się stało. Uczestnicy żywej nadziei. Jesteście tutaj, halo? Uczestnicy żywej nadziei. Strzeżeni przez Boga. Jaka wspaniała pozycja, jaka wspaniałe miejsce w czasach, w których przyszło nam żyć. Tak jak mówię, Bóg był otoczony nadzieją. Mam tutaj przy sobie, jeśli ktoś z was będzie chciał zobaczyć, po nabożeństwie może do mnie podejść, żona Filagenona. Pamiętacie Filagenona, który zmarł? Dała mi zdjęcie zrobione dosłownie w ostatnich chwilach jego życia. To są ostatnie minuty jego życia i zrobili sobie zdjęcie. I kiedy modlił się o niego jego syn, kiedy rozmawiali o Jezusie, spędzili ze sobą jeszcze później dosłownie, nie wiem, może 4-5 godzin. Przyszła 4 rano, on odszedł, ale spędzali z sobą czas. I Filip wtedy powiedział: warto było, żeby zobaczyć Jezusa, warto było. Strzeżony przez Pana, z żywą nadzieją. Nadzieją, która nie umiera wtedy, kiedy my umieramy. I chcę wam, jeśli będziecie chcieli, pokażę wam po nabożeństwie to zdjęcie. Mam je przy sobie, przyniosłem, żebyście mogli zobaczyć. Wiecie, czytając pierwszy list Piotra, czytając ten rozdział, który tylko to, co cytowałem przed chwilą, widzimy, że trzeba coś dużo więcej niż tylko niedzielnego nabożeństwa. Trzeba mieć coś dużo więcej, by mieć udział w pochwyceniu. W pochwyceniu, w nadejściu Pańskim, które zwiastowane przez Słowo, zapomniane przez świat, jest faktem i żyje przez żywą nadzieję. Strzeżeni przez Boga jesteście dla Boga. Bóg ma was dla siebie. Naprawdę, czytając ten fragment, widzę, że tu jest coś więcej niż chodzenie do kościoła. Widzicie to? Pierwszy list Piotra to coś więcej niż chodzenie do kościoła. Przyjdzie po nas Pan i jak wspomniałem na ostatnim nabożeństwie, tak i mówię teraz, przyjdzie po nas sam Pan. Nie substytut Jezusa, nie zastępca. To jest jedno z moich, wiecie, do mnie to dotarło jak objawienie. Czytałem całe życie, że sam Pan, na odgłos trąby, ale nagle do mnie dotarło, sam Pan, nie zastępca, nie ktoś tam, lecz sam Pan przyjdzie we własnej osobie, żeby spotkać swój Kościół. I chcę wam powiedzieć dzisiaj, bracia i siostry, jaka radość we mnie była, kiedy przyszedłem w piątek na spotkanie modlitewne i zobaczyłem was tylu modlących się, zobaczyłem, że jest realny Jezus w życiu wielu z was. Wiem jedną rzecz i myślę, że się ze mną zgodzicie. Wiem, że to brzmi strasznie, ale posłuchajcie. Jeżeli nie jest człowiek gotowy dzisiaj spotkać Jezusa na kolanach, to na pewno nie jest gotowy spotkać Go w pochwyceniu. Amen? Amen. Na pewno nie jest gotowy. Prawdopodobnie w ogóle nie jest gotowy na nic duchowego. Jeżeli nie jest gotowy spotkać Pana Jezusa Chrystusa na kolanach, to nie jest gotowy na przeżycie w ogóle czegokolwiek duchowego w swoim życiu. I ta wspaniała rzecz,
że na kolanach Jezus przyjmuje każdego. Ale przy pochwyceniu i przy spotkaniu Pana z Kościołem już nie każdy będzie przyjęty. I wiecie, że to, co mówię, jest biblijne i opiera się na Słowie Bożym. Dzisiaj jest dzień łaski, przyzwyczaili się ludzie mówić. Dzisiaj jest dzień łaski, ale on rzeczywiście jest i nic tego nie zmieni, dopóki sam Bóg tego nie zmieni. I jeśli ktoś nie przychodzi do Jezusa na kolanach, nie przyjdzie do Niego w żaden inny sposób. Jeśli nie będzie przyjęty na kolanach w pokucie, nie będzie przyjęty w żaden inny sposób. Wiecie, usługiwałem 2 tygodnie temu niedaleko Rio Bravo w Meksyku. W Meksyku katolicyzm jest tym rodzajem katolicyzmu najgorszego rodzaju. Zupełnie inny katolicyzm niż w naszym kraju. W naszym kraju katolicy nas nie prześladują. Tam ludzie są naprawdę prześladowani za swoją wiarę. Wiecie, tam jest, właściwie to nie można katolicyzmem nazwać w większości. To jest ciemnota, nie katolicyzm. Stoi jakiś posąg, pod nim nóżki z nietoperza albo suszony wąż dla ochrony domu. Albo jakieś perełki, jakieś numerki. Czy w ogóle, nie wiem, czy to ktokolwiek ma wspólnotę, szkoda obrażać katolików w ogóle. Ale oni mówią, że są katolikami. Ja tłumaczyłem im tam w Meksyku, mówię, wiecie, u nas to chociaż ci katolicy w Boga wierzą. Zresztą nawet w Boga, mówię, już nie wierzą. Cię przebrali jakąś kobietę za Madonnę i niosą ją na stojakach po ulicy. Jeśli ktokolwiek się z tym nie zgadza, gotowi są zabić każdego. I zobaczyłem tamten kościół. I głosiłem tam niedaleko Rio Bravo. Przekroczyliśmy z braćmi Rio Grande, głosiliśmy tam dla nich Słowo Boże. I widziałem, jak wielu z tych ludzi przychodziło do ołtarza, do modlitwy modlić się i naprawdę nie liczyło się. Nikt się nie pytał, kim jesteśmy. Liczyło się jedno, takie zobaczyłem pragnienie, wołanie w sercu, czy Bóg jest realny. I odpowiedzią był cały ten zbór, w którym byłem. Wiecie, kiedy pastor się nazywał, pastor Batista się nazywał, kiedy on ogłosił, że jest czas na świadectwo, tak jak Tomek ogłosił, nawet malutkie dzieci wychodziły i u nich jest taki zwyczaj, że każdy, kto mówi świadectwo, musi zaśpiewać piosenkę. Polola się wam? Wprowadzamy? I kiedy dzieci głosiły świadectwa, potem śpiewały pieśń jakąś, oczywiście zbór śpiewał z nimi, a wiecie, byłem wzruszony, jak małe dzieci. Miałem tłumacza, który mnie tłumaczył na hiszpański, albo z hiszpańskiego mi tłumaczył na angielski i czasami się go pytałem, o czym ci ludzie mówią. Ja wiedziałem, że o Jezusie. To wiedziałem bez pytania, ale nigdy nie zapomnę tych śniadych twarzy, tych ogromnych oczu. Pamiętam, że mówili, że chociaż jest zima, jest zimno, bo było aż 22 stopnie Celsjusza. Chociaż jest zima i zimno, w naszym zborze jest ciepło. Ja pomyślałem, oni nie wiedzą, co znaczy zimno. Ale wiecie, ta radość, te ogromne oczy, ten ogromny uśmiech pośród tej całej biedy, pośród tej całej nędzy, ludzie strzeżeni przez Pana, ludzie prowadzeni żywą nadzieją. Realność Chrystusa to jest to, o czym mówi Piotr. Gdzie na kolanach potem przybiegali ludzie i tak jak ja wam mówię, Jezus przyjmuje na kolanach każdego. Ja dzisiaj powiedziałem tutaj po cichu do Tomka, ale chcę wam to powiedzieć głośno, że myślę, że jedna rzecz jest nam potrzebna. Częściej potrzebujemy jako zbór spędzać czas w modlitwie po tym, gdy już wysłuchamy kazań, wysłuchamy świadectw i pieśni. Myślę, że na pewno złożę taki wniosek, kiedy spotkam się z moją radą starszych, żebyśmy kolektę i ogłoszenia przenieśli po uwielbianiu. Żebyśmy mieli po kazaniu czas na wyjście do przodu, na spędzanie czasu na kolanach, żeby to nie było, że postawi ptaka w kalendarzu, że był na nabożeństwie i do domu. Żebyśmy mogli spędzać czas z Panem, czyniąc Chrystusa realnym, aby ta żywa nadzieja, ta radość była w waszych sercach, kiedy pójdziecie do domu. Ja tego szukam, ja tego pragnę i wiecie, to chcę uczynić codziennością. Słowo Boże w innym miejscu mówi nam, że diabeł chodzi jak lew ryczący. Chodzi jak lew ryczący jeszcze bardziej w naszych czasach niż kiedykolwiek i ma swoje środki. Wy wiecie, że środkami szatana to jest kłamie, niszczy i udaje anioła światłości, udaje, że jest czymś chrześcijańskim, czymś religijnym. Podobało mi się to, co
Pastor Magnusson tutaj powiedział, że ulubionym powiedzeniem szatana to jest, to też jest chrześcijańskie. Szatan uwielbia nazywać mój, to też jest chrześcijańskie. Na koniec chodzi, wszystko jest chrześcijańskie. Szatan kłamie, niszczy i udaje anioła światłości. To jest jego oręż. Słowo Boże mówi, że on po to przyszedł. Mówi o nim, że jest ojcem kłamstwa. Mówi też o nim, że przyszedł mordować, kraść i niszczyć. Ale też mówi o nim, że jest aniołem światłości. To są te trzy rzeczy. Kłamstwo, niszczenie i udawanie anioła światłości. Powiem wam w ten sposób. Kłamstwo jest u szatana dla ślepych. Dla tych, którzy nie mają duchowych oczu. A co jest pochodnią nogą mym? Czy to jest cytat Słowa Bożego, czy ja to wymyśliłem? Kto z was wie? Słowo Twe jest pochodnią nogą. Jeśli nie masz słowa, nie masz pochodni. Jeśli nie masz pochodni, jak mówi Bóg, nie masz światła. Jeśli nie masz światła, jesteś ślepy, nawet jeśli masz oczy. I dlatego diabeł może kłamać tych, którzy są ślepi. Wszystko im można powiedzieć. Wszystko chrześcijańskie jest wtedy. Każda modlitwa jest dobra. Wszystko chrześcijańskie i nawet nie potrafi powiedzieć tak czy nie. Nóżki z niedoperza na ścianie, też chrześcijańskie. Pokropione, poświęcone, chrześcijańskie. O, gdyby ludzie czytali, tylko Nowy Testament nie czytają, chociaż tylko list do Rzymian, żeby przeczytać. Kiedyś jeden człowiek powiedział, i to mnie tak bardzo dotknęło, że gdyby na bezludnej wyspie człowiek, nie wiedzący o Bogu nic, kompletnie nic, zero wiadomości o Bogu, tylko list do Rzymian znalazł, to byłby w stanie założyć, poprowadzić i rozwinąć w pełni biblijny chrześcijański kościół. A mamy coś więcej niż list do Rzymian. Mamy całe Słowo Boże, natchnione, dobre, do upominania, do nauczania. Tak? Halleluja. Chwała Jezusowi. Diabeł ma kłamstwo dla tych, którzy są ślepi. Czy dla tych, którzy budują bez Jezusa, szatan nie musi kłamać. Dla nich ma zniszczenie. Dlatego, że nic mu nie stoi na drodze. Pamiętajcie, ja powiedziałem, że on kłamie, niszczy i udaje anioła światłości. Kłamie ślepych, a niszczy tym, którzy budują poza Jezusem. Jeżeli swoje życie budujesz poza Jezusem, szatan ma dostęp, żeby cię niszczyć. Jeżeli twoja praca jest nieuczciwie zdobyta, to nie jest na Chrystusie. Jeżeli twoje pieniądze nie są uświęcone dziesięciną, to nie jest na Chrystusie. Dziesięcina uświęca twoje dochody, gdyż sprawia, że Bóg jest realny, czyni Boga realnym w twoim życiu. Jeżeli twoje modlitwy nie są pośród czystości twojego życia, to nie budujesz na Jezusie. Jeśli nie budujesz na Jezusie, to nie czytaj księgi Joba, to nie dotyczy ciebie. Biblia mówi o Jobie, że to był mąż sprawiedliwy. I szatan musiał przyjść i się zapytać, czy może dotknąć. Jeżeli nie budujesz swojego życia na Jezusie, szatan nie musi nikogo pytać. W dniu, kiedy on będzie chciał, uderzy, zniszczy i zmiecie i nikt mu na drodze nie stanie. Bo to, co jest jego, Bóg nigdy niczego nie kradnie. Co jest szatana, Bóg mu nie ukradnie. Bóg was kupił, Bóg was odkupił. I dał wam prawo. Ale jak już było dzisiaj to cytowane, jeszcze raz zapraszam do czytania Słowa Bożego. A tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy go przyjęli, czyli tym, którzy wierzą w co? W imię Jego, w Jezusa Chrystusa. Dla tych, co budują bez Jezusa, szatan będzie niszczył. I na koniec dla religii jest aniołem światłości. Jeśli wszystko, co człowiek ma, to jest religia, to jest chodzenie do kościoła, no to nie jest to, o czym mówił apostoł Piotr w swoim liście. Apostoł Piotr w swoim liście mówił o realnym, o żywym chrześcijaństwie. O chrześcijaństwie wychodzącym ze świadectwem. Ja myślę czasami sobie, nie wiem, może ja jestem taki krytycznie nastawiony, albo coś ze mną nie tak, ale jak słyszę czasami, kiedy pastorzy, tak jak Tomek, dzisiaj mówią, bądźcie bracia, siostry, głoście świadectwo, nie ukrywajcie. Ja czasami z drżeniem myślę, że nie w tym problem, że ludzie ukrywają, tylko w tym, że w ogóle nie mają świadectwa, bo nie mają żadnej społeczności z żywym Bogiem.
Nic z Bogiem nie przeżyli. Żaden werset w tym tygodniu do nich nie przemówił. Nie złożyli ani pół świadectwa. I dlatego nie mają nic do powiedzenia. Tylko każdy siedzi z religijną miną i udaje, że akurat, no, on akurat nie ma takiego ważnego świadectwa, niech inni mówią. Tak naprawdę nie mamy nic. Tak naprawdę nie mamy nic. Ja chcę wam powiedzieć, chciałbym, aby to słowo, którym się dzielę, było tylko preludium, było tylko wstępem do tego, czym się chcę z wami dzielić w nowym roku. Jeżeli miałem wam coś ważnego do powiedzenia, to mam wam do powiedzenia w nowy rok. Na następnym nabożeństwie chcę się z wami dzielić słowem o stróżu, którego postawił Pan. Ale teraz chcę patrzeć na realność Chrystusa. Wiecie, diabeł przyszedł, żeby kłamać, niszczyć i udawać anioła światłości. I kłamie ślepych, niszczy bezbożnych i udaje anioła dla religijnych. Jak cudownie jest wpatrywać się w Słowo Boże, czytać te listy, klękać przed Jezusem z żywą nadzieją, strzeżony przez Boga, wiedzieć, że jestem poza kłamstwem, że jestem poza brudem i poza religią w Jezusie Chrystusie, ukryty na dzień Pański. Budowa na Jezusie to coś więcej niż religia. Chcę wam powiedzieć, zbudowany na Jezusie. To jest człowiek strzeżony przez Boga, mocną ręką Pańską, mający siłę. Niedawno mój wspaniały przyjaciel, jeden z moich najlepszych nauczycieli, człowiek, którym chcę was poznać w lipcu, jak Bóg da nam dożyć do lipca, brat Klendenen, 78 lat skończył w tym roku. 3 dni temu wyjechał do Chin. Kiedy ja głosiłem u niego w kościele i prowadziłem nauczanie u niego, on w tym samym czasie zwiastował Słowo Boże w Peru i w Rosji. Kiedy pojechali do Peru w tym roku, 78-letni nauczyciel Słowa Bożego zabrał ze sobą 5 młodych pastorów. Po 2 tygodniach cała piątka była chora i wracała do domu. Nie wytrzymali ciśnienia, które tam jest. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był wysoko w górach. Niecały miesiąc temu byłem wysoko w górach i wiem, o czym mówię. Z trudem potrafiłem sobie buty zawiązać. Ciśnienie jest tak wysokie, że w nocy, kiedy leżałem w swoim łóżku, słyszałem moje serce, jak bije bum, 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 bum. Zmierzyłem sobie, miałem ponad około 130 uderzeń na minutę. Ciśnienie jest tak, powietrze jest rozrzedzone. Klendenen zaczął w Peru zwiastować Słowo Boże i założyli już w Peru około 100 nowych zborów. 5 młodych ludzi wracało schorowanych do domu. Staruszek 78 lat został. I głosił 5-6 kazań dziennie, prowadząc School of Christ, Szkołę Chrystusa. Jest to szkoła właśnie pomagająca przy zakładaniu nowych kościołów wśród Indian. Kiedy wrócił, zadano mu pytanie. Pytano się go: bracie Klendenen, w twoim wieku, 78 lat, jaki ty sposób dałeś sobie w ogóle radę? Jak ty mogłeś wstawać o 5 rano na modlitwę, kłaść się o północy, głosić 5 godzin dziennie i jeszcze w takim ciśnieniu, kiedy naprawdę każdy ruch kosztuje więcej wysiłku? I on powiedział, mówi, nie rozumie tego, ale kiedy wstaję rano z łóżka, wiem, że to jakaś siła mnie podnosi. Jakaś siła prowadzi mnie na nabożeństwo. Jakąś moc mam, która powoduje, że mogę stać za kazalnicą i wiem, że na pewno jestem ochrzczony Duchem Świętym i że Duch Pański mnie prowadzi. Powiedział, mam siłę, która nie jest moją siłą. Dawno bym się wywrócił, mówił. Czy poruszyło mnie to? Bo ja ciągle szukam, a on już ma. Wiecie, kiedy człowiek gra na przykład w totolotka, to są tacy, co kupują wszystkie książki na ten temat, bo oni szukają, jeszcze nie wygrali. Inny na przykład, jak zbiera coś, samochód chce sobie kupić, to wszystko czyta o samochodach. A ja chciałbym, żeby Jezus był żywy w moim życiu. I dlatego zacząłem czytać i szukać o Jezusie. To jest realność, to jest prawda. I Jezus jest realnością. Wiecie, lecąc do was tutaj, do Chełma, czytałem książkę, nie wiem, czy czytaliście tą książkę, Przyjaciel Boga. Zwykła taka broszurkowo wydana książka, wspaniała książka. Jedna rzecz mi się podobała. Jeden z braci, kiedy był misjonarzem w Maroku, zabrali go do grobu jakiegoś księcia, kogoś bardzo, bardzo ważnego, historycznej postaci.
I przewodnik, który go nam zabrał, pokazywał mu, zobacz, ściany tego grobowca to kilka centymetrów złota. Sarkofag jest cały ze złota, przyozdobiony diamentami. On spojrzał na niego, mówi, przyjacielu, jutro może być zmartwychwstanie. Tamten w milczeniu się oddalił, wolał nie rozmawiać dalej. Jutro może być zmartwychwstanie. Jutro może być nieważne, jaki masz grób. Jutro może być nieważne, jaki masz grób. Wyjdziesz goły z tej trumny i będziesz stał przed Bogiem. Jak każdy inny nędzarz pochowany pod płotem. Liczy się Chrystus, liczy się żywa nadzieja. Liczy się to, co zachowuje was na dzień przyjścia Pańskiego. Wiecie, coraz mocniej to widzę, że mając Chrystusa mam gwarancję i to jest ważniejsze, najważniejsze do zapamiętania dla was, że naszą gwarancją jest Jego Słowo, jest Jego dzieło, jest Jego charakter i Jego miłość. Kiedy czytałem Słowo Boże i studiowałem je przez ostatnich, powiedzmy, 2 czy 3 miesiące, mając na to czas, coraz wyraźniej widziałem, że Jego Słowo, Jego dzieło, Jego charakter i miłość są tym, co chce we mnie znaleźć i są tym, co jest tą gwarancją tej nadziei, tej radości, tej pieczęci, tego oczekiwania i tej chwały, która ma nastać. Słowo, dzieło, charakter i miłość. On chce w nas sobie to znaleźć. On chce to mieć w nas. Wszyscy znamy takie słowo, grzech oddziela nas od Boga. Grzech oddziela nas od Boga. W grzechu nie da się upodabniać do Jezusa. W grzechu nie da się upodabniać do Niego. Grzech oddziela nas od Boga. I dlatego zacząłem się zastanawiać, dlaczego czasami tak lekko przychodzi mi grzeszyć. Skoro świadomie wiem, że grzech oddzieli mnie od Boga, dlaczego grzeszę? Dlaczego robię to, czego nie chcę? Jeśli grzech oddziela nas od Boga, co mnie przybliża do Boga? Pierwsza moja myśl była, że modlitwa przybliża mnie do Boga. Ale zaraz potem pomyślałem, że sama modlitwa w sobie nic nie ma. Sama modlitwa w sobie byłaby tylko bezwartościowym ruszaniem ustami. Jest coś, co sprawiło, że modlitwa dociera do Boga. To jest krzyż. Męka, śmierć i zmartwychwstanie, rany i sińce oczyszczająca wszelki grzech krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Amen? To jest to, co sprawia, że modlitwa nie jest tylko szeptem. To jest to, co sprawia, że modlitwa mnie przybliża. Jeśli grzech oddziela mnie od Boga, to realność Chrystusa do Boga mnie przybliża i dlatego nie ma innego imienia danego ludziom. Tym imieniem ani nie jest w żaden sposób, ani żadnych 5 kroków do lepszego chrześcijaństwa, ani coś jeszcze. Tym imieniem jest imię Jezus Chrystus. Czy takim wspaniałym przykładem tego, co robił Chrystus i bardzo wstrząsającym przykładem, ostrzegającym nas jako Kościół tego, co czyni grzech, jest w Biblii trąd. Trąd w Biblii oznacza często grzech, oznacza nieczystość. I tak powinien być postrzegany. Oznaczał moc Bożą nad tym. Wiecie, trąd w dawnych czasach oddzielał od społeczności z ludźmi. Nie wiem, czy wiecie o tym. Trędowaty nie mógł zostać i mieszkać z ludźmi. Grzech oddziela od społeczności Kościoła. Oddziela od społeczności dzieci Bożych, chociaż nie od razu to widać. Czasami na początku człowiek budził się rano i patrzył coś białego między palcami. Zglądał się około, nikt nie widział. Nikomu nie mówił. Ale to tylko kwestią czasu było. Kiedy ludzie wyczuli, kiedy ludzie zobaczyli i zostawał oddzielony. Czasem na początku trąd był bardzo mały, a potem było tylko kwestią czasu, kiedy inni to zobaczą i kwestią czasu, kiedy go uśmierci, doprowadzi go do rozpadu. Chcę wam powiedzieć, trąd dzisiaj postrzegany duchowo rozbije, rozrzuci całkowicie twoje życie. Trąd grzechu sprawi, że tak jak trędowatemu, który miał trąd na ciele, odpadały palce, uszy, nos, a potem cały się rozsypywał i umierał, gnijąc żywcem. Trąd grzechu sprawia, że odpada żona, odpada mąż. Odpadają dzieci, rozlatuje się dom i życie. Grzech rodzi śmierć, tak Bóg powiedział. Ludzie mówią, grzech to przyjemności. Bóg powiedział, grzech rodzi śmierć. Komu wierzysz, będziesz oglądał. Jezus
Przyszedł i Jezus tylko leczył z trądu. Żaden człowiek tego nie mógł zrobić. Wiecie, ludzie mogli patrzeć na trędowatego i cokolwiek by robili, i tak nic nie mogli zrobić. Co człowiek mógł poradzić trędowatemu? Co człowiek mógł dla trędowatego zrobić w tamtych czasach? Mógł go nakarmić, mógł go napoić, mógł go potępić, mógł się nad nim litować, ale niczego nie mógł dla niego zrobić. Można go było kochać albo nienawidzić. Można go było wypędzić, żeby umarł z głodu na pustyni, albo go karmić i kochać, i litować się nad nim i płakać. Ale niczego się nie dało zrobić. Jest taka wspaniała pieśń, stara pieśń, której nie śpiewamy, ale myślę, że zaczniemy. To Jezus. Tak, to Jezus przybliżył się i dotknął mnie. Przychodzi Jezus. I tylko Jezus mógł przyjść, dotknąć trędowatego i sam nie stać się trędowaty. Jeśli człowiek, zwykły śmiertelnik, dotyka grzechu, staje się grzeszny. Ale gdy Bóg oczyszcza z grzechu, grzech musi umrzeć. Musi odejść, musi być odsunięty. I trąd jest obrazem grzechu. Gdybym zachorował na trąd, moglibyście mi tylko współczuć. Ale żaden z was nie ma nic, czym mógłby mi pomóc. Dzisiaj są chemikalia, które potrafią wyleczyć trąd, ale co z tego, kiedy jeśli wynajdą dwa nowe lekarstwa, powstaje 10 nowych chorób. I cała mądrość człowieka okazuje się jeszcze gorzej. Tylko Bóg może. Jeśli dotkniesz się trędowatego, jesteś trędowaty, chociaż nie zawsze od razu to widać. Na początku nie widać. Na początku wydaje się, że nic się nie stało. Ludzie, którzy mają to w swoim życiu, jest ich pełno w kościołach. Może jesteś jednym z nich i dlatego chciałbym, abyś trwał w modlitwie, zobaczył. Czy masz tą prawdziwą, realną społeczność z Panem? Słuchajcie, trzeba być samobójcą, żeby w naszych czasach nie pojednać się z Jezusem Chrystusem. Trzeba być nieodpowiedzialnym. Ja nie mam na tyle odwagi, żeby nie spędzać czasu jeszcze bardziej przed Nim. Brak mi odwagi, żeby zapominać o moim Panu w dniach, w których żyję. Ludzie mówią, zostaw mnie. Wszystko jest w porządku. A to jest nieprawda. Widzi, że umiera, widzi, że ginie. Widzi, że coraz gorzej. Za chwilę go już nie ma w zborze. Ile razy to oglądaliście, prawda? Ile razy to widzieliście? Bez Bożej łaski nigdzie nie zajdziesz. Bez Bożej łaski rozleci się człowiek. I mamy w Nim cenne obietnice w Jezusie. Czytałem wam o tej realności z Piotra. O realności, o żywej nadziei trzymającej nas. On może nas oczyszczać, utrzymać, uratować, osłonić. Mamy żywego Boga, którego świat ogłosił, że nie żyje. A ja wiem, że On żyje. Mamy jedynego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego nauczyciela, jedynego Zbawiciela, jedynego dawcę życia, którego grób był pusty i przy którego nogach nie jeden grzesznik doznał olśnienia i uwolnienia. Jeśli w Nim jest oczyszczenie z tego trądu, ten trąd pożera wszystko. Zobaczcie, świat się rozlatuje. My nie znamy wszystkich trików diabelskich, które diabeł ma. Wszystkich pułapek, które zostawił. Ale On, Jezus, Słowo Boże mówi, nie tylko dał nam to Słowo, nie tylko dał nam tą nadzieję, nie tylko nas powstrzymuje, ale Słowo Boże daje jeszcze kolejną wielką obietnicę. Ma moc stawić nas, nieskalanych, czystych, przed obliczem swoim. To On doprowadzi, to nie my dojdziemy. Wiecie, wszelka, wielka, wspaniała jest moc dana Jezusowi. Wszelka moc. Wierzycie w to? Och, Panie Bogu, czterech ludzi w zborze wierzy. To już. Amen? Amen. Wierzycie w to? Jeśli wierzycie w to, to chcę, abyście też sobie zdali sprawę. Ja w Nim ukryłem moje życie. Tym, który ma wszelką moc, ja w Nim ukryłem moje życie. Czasem nie mamy wokół nic oprócz Jezusa. Czasami tak się życie poukłada, że tylko siąść i płakać. Ale kiedy nie ma nic wokół, a tylko Jezus, to wystarczy. Gorzej, jeśli wiele rzeczy jest wokół, w których kładziemy nadzieję i się okazuje, że nie wystarczą. Chcę wam powiedzieć, nie ma takich Bożych dzieci, które by się przyjaźniły z ciemnością.
Ale są takie Boże dzieci, które muszą przejść przez ciemność. Które czasami przechodzą przez dolinę cienia. Czasami przypominam sobie życie Pawła. Czytając Dzieje Apostolskie. Miotany na morzu. Kiedy Paweł płynął statkiem, trzymany żywą nadzieją, społecznością z Panem. Pamiętacie ten moment w Dziejach Apostolskich, kiedy rozpętała się burza? Ludzie panikowali, wyrzucali rzeczy, nie wiedzieli co robić. Paweł miał społeczność z Bogiem i wyszedł na pokład i powiedział: nie bójcie się. Dzisiejsza ta nowoczesna duchowość oczekiwaliby, że wyjdzie na pokład i poda nową Bożą prognozę pogody. Albo jeśli jest duchowy, to uciszy tą burzę. W końcu przecież to, co Jezus miał robić. Ale Jezus powiedział, że będzie większe rzeczy czynić. Człowiek, który jest pełny Jezusa. I Paweł powiedział: nie bójcie się, nikt z was nie zginie. Nikt z was nie zginie. Nie uciszył burzy, ale Bóg dał mu słowo. Dał żywą nadzieję, której mógł się uchwycić każdy. Nie bójcie się, nie zginiecie. Ja wiem jedno, wchodząc w niepewne dni, kończąc stary rok, zaczynając nowy, w cokolwiek jeszcze wejdę, wiem, że On ma moc. Wiem, że Jego ręka dobrze mnie trzyma. Wiem, że Jego ręka dobrze mnie trzyma. I wiem, że poświęcił za mnie swojego Syna. I dlatego jest dla mnie jeszcze szansa. Będę żył. I przeszłem w życiu niejedno, nie wiedząc nawet o tym, że to Bóg mnie osłaniał. Wiecie, dziękujemy czasami Panu za to, z czego nas uratował. Ale kiedy tam dojdziemy, jeszcze bardziej mu podziękujemy, jak zobaczycie, z czego was uratował, że nawet nie wiedzieliście. Ile rzeczy mogło się stać, o których nawet nie wiedzieliśmy, ale Bóg dał nam obietnicę, że będzie z nami. Amen. Bóg dał obietnicę. Gdzie będąc w Teksasie, usłyszałem wstrząsającą historię, która tak bardzo przypominała mi o tym, co Bóg uczynił dla nas, ofiarując za nas swojego Syna. U nas, wiecie, nie wiem, czy są w Polsce takie mosty, ale w Stanach są takie mosty, które podnoszą się z dwóch stron. Wiecie, mosty zwodzone, tak zwane nazywają. I albo przepływają statki, albo on się zamyka i przejeżdżają pociągi. I słyszałem historię o jednym człowieku. Jeden brat mi opowiadał, który obiecał swojemu synowi, że go zabierze na takiej do pracy na jeden dzień. I zabrał go do pracy i siedział w tej budce, której pilnował, i albo przekładał te wajchy i most się otwierał, albo tak robił i most się zamykał. A chłopiec się bawił i cieszył, że jest z tatą w pracy. W pewnym momencie dostał nieoczekiwanie telefon, że jakiś tam ekspres, super ekspres czy coś tam pędzi, że musi zamknąć natychmiast most. I wiecie, kiedy miał zamykać most, zobaczył, że jego własny syn siedzi na takich potężnych kołach zębatych i tam się bawi. I zawołał go, żeby szybko schodził, bo muszą zamykać most. Chłopak się poślizgnął na smarach i wpadł między te koła. I tam mu dzwoni, piszczy sygnał, że musi zamykać most, że się pociąg zbliża ponad 100 na godzinę. Setki, może tysiące ludzi. I zobaczył własne dziecko w tych kołach. I wiecie, chwilę myślał, a potem bez... Po prostu zamknął oczy i przesunął te dźwignie i most się zamknął. I ten człowiek się rozpłakał. I zobaczył pociąg przejeżdżający po moście. I młode małżeństwo stało w oknie. I ludzie mu machali, się śmiali. Biznesmen siedział, palił cygaro i czytał gazetę. Ludzie rozmawiali i nikt nie wiedział, że przejeżdżają, bo ktoś poświęcił swojego syna. I tak mi od razu przyszło do głowy, kiedy usłyszałem tę historię, że ludzie chodzą po ulicach, czytają gazety, rozmawiają o życiu, a nikt nie wie, czego dokonał Bóg i nikt nie wie, jak pewnego dnia ojcowskie serce na Golgocie zostało złamane, kiedy Syn Boży zawołał: Ojcze, nie policz im tego. I został położony krzyż nad przepaścią.
Ale tutaj zaczyna się różnica między tą historią, a historią opisaną w Biblii. Nikt niechcąco po tym krzyżu nie przejdzie na drugą stronę. To musi być mój wybór chodzić za Jezusem. Wiecie, i tak bardzo jest to podobne dziś. Kiedy Bóg oczekuje, kiedy jest czas łaski, wielu ludzi, tak jak pasażerowie tego ekspresu, po prostu pędzą donikąd, nawet nie wiedząc, co się stało. Nawet nie wiedząc, że jest ktoś, komu w ogóle zawdzięczają to, że żyją. Może ktoś z was powie, no taka sobie historyjka. Może i to jest taka sobie historyjka, ale to, że Jezus umarł na Golgocie, to już nie jest taka sobie historyjka. Może ktoś o bardzo liberalnych poglądach powie, no jest wiele opinii, a ja wiem, że Biblia mówi, nie ma innego imienia, nie ma innej opinii, nie ma innego słowa i nie ma innego Zbawiciela. Jest jeden Jezus Chrystus. I wchodząc w te pewne dni, chcę wam powiedzieć, Bóg dla was czegoś dokonał, coś się dla was stało. Otwórzcie wasze Biblię. Jest jeszcze jedno słowo, które chciałbym się podzielić dzisiaj, zanim skończę. Filipian 2:15-16. Paweł w Filipian 2:15-16 jeszcze raz coś tam daje. Przeczytajmy. Filipian, list do Filipian, 1269 strona, jak ktoś nie wie. 15-16 werset. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy. Słyszycie, co ja czytam? Słyszycie, czy tylko słuchacie? O, słyszycie to. Usłyszcie tak, jak Pan woła. Usłyszcie mój głos, Bóg woła. Nie siedźmy, wiecie, jak na przysłowiowym tureckim kazaniu. No, czyta Biblię, co ma czytać? Przecież nie będzie gazety czytał. Posłuchajcie, co Pan mówi. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Wspaniałe słowa Pawła. Nie na próżno. Nie na próżno jest się świadkiem Jezusa Chrystusa. Amen. Nie na próżno dokonuję dzisiaj wyboru. Ja ci coś powiem, bracie i siostro. To nie jest dzisiaj po prostu tylko wybór, że wybierasz służyć Jezusowi. Ale to jest inwestycja, amen? To jest inwestycja. Inwestycja w twoją wieczność. Nie wiemy, co nas czeka. Wiemy, że mamy niezbyt dobre czasy. Nie wiemy, ile mamy jeszcze czasu. Ale wkrótce powieje wiatr. Runie deszcz. I poleje się woda. To, co jest zbudowane na piasku, runie. To, co jest zbudowane na skale, ostanie się. I Paweł w tych słowach coś więcej tylko mówi, byście byli dobrymi dziećmi Bożymi. On mówi wam w tych słowach, że nawet w zepsutym świecie, w jakim przyszło nam żyć, można ciągle być światłem w ciemności. Można ciągle być wiernym Bogu. To wszystko nie będzie tak stało. Nie dlatego, że ja mam zły nastrój dzisiaj. Nie dlatego, że może mam jakąś depresję, bo nie mam ani złego nastroju, ani żadnej depresji. Nie jestem jakimś prorokiem klęski. Ale wiem jedno. Bóg powiedział, że to tak nie będzie stało. To Bóg powiedział, że nie będzie tak stało. I wiem też jedno. Włącz telewizor, jak mi nie wierzysz. Codziennie w telewizji mówią, że świat się wali, tak? Nie może coś się walić. Walić, walić i nie zwalić. Jeśli codziennie kawałek z mojego samochodu będzie odpadał, to zobaczycie, czym będę jeździł za 2 lata. Tak? Jeżeli codziennie świat się wali, to nie może tak być, że się nie zwali w końcu. Ja wam powiem, ja wierzę jedną rzecz. Kiedy Noe wszedł do arki, arka stała jeszcze długi czas i drzwi były otwarte. Noe siedział w arce, rodzina siedziała w arce, zwierzęta się niecierpliwiły w arce, ale drzwi stały otwarte. Ja wiem, że czasami dzisiaj ludzie mówią, że Pan poszedł i przygotowuje. Ja myślę, że już przygotował. Ja myślę, że w naszych czasach Duch Święty już tylko czeka. Ja wierzę, że już tylko czeka. Że nie dlatego Pan jeszcze nie przyszedł, że coś jest niegotowe. Ja wierzę, że to nie jest powód. Ja wierzę, że Pan jeszcze nie przyszedł tylko dlatego, że czeka. Tylko dlatego, że ręka Pańska jeszcze jest podniesiona i mówi, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Dajcie im jeszcze parę dni.
jeszcze w tym roku. Dajcie im jeszcze 2 lata. Jeszcze parę dni. Wierzę, że dziś Duch Święty już tylko czeka. Ludzie mówią, że przygotowuje miejsce. Ja wierzę, że tylko czeka. Że już jest gotowe. Nie musicie się z tym zgadzać. Tak było i w dniach Noego. Bóg okazywał cierpliwość. I zobaczcie na Noego. Noe był gotowy. Noe był gotowy. Mimo to Bóg dalej czekał. Noe był gotowy. Ale na drodze do arki było pusto. Mogę sobie wyobrazić Noego, jak stanął gotowy. Wszystkie zwierzęta były już w arce. Może wyszedł przed arkę i spojrzał. I droga była pusta. Nikt nawet nie szedł w kierunku arki. Drzwi stały otwarte, ale nikt nie szedł. Noe pomyślał, żeby ktoś wyłonił się ze zakrętu. Ale nikogo nie było. Wiecie, tak wczoraj sobie siedziałem i o tym myślałem. Nigdy na to tak nie popatrzyłem, jak wczoraj, kiedy studiowałem Biblię. A potem mogę sobie wyobrazić, jak pierwsze krople zaczęły spadać. I może Noe wtedy pomyślał, a co z drzwiami? I wiecie, co się stało? Drzwi powoli zaczęły się poruszać i zaczęły się zamykać. Człowiek ich nie dotknął. Sam Pan postanowił je zamknąć. 2 godziny później droga była pełna ludzi. Ale drzwi były już zamknięte. Może parę dni później droga była pełna ludzi. To nie jest istotne. Wiem jedno, że dopóki była otwarta, mało ludzi, 8 tylko, znalazło wąską dróżkę prowadzącą za Boże ostrzeżenie, a jeszcze mniej za Boże zaproszenie. Ale Bóg chce wam powiedzieć, Duch Święty już tylko czeka i drzwi ciągle stoją otwarte. Jeszcze nie spadła pierwsza kropla. To, co się dzieje, to jeszcze jest. To tylko bezprawość szaleje. Jeszcze pierwsza kropla nie spadła. Nie tylko was chcę dziś ostrzec, ale chcę was zaprosić. Skończ ze swoim życiem, w którym nie ma Jezusa. Żyj i ciesz się twoją młodością. Żyj i cieszcie się swoimi żonami i mężami. Radujcie się swoimi rodzinami, jeśli takowe macie. Cieszcie się i żyjcie, radując się Bożymi darami, którymi was Bóg obdarza. Ja nie chcę wam powiedzieć, żebyście ubrali worki po ziemniakach, na głowę posypali się popiołem i siedzieli, czekali na koniec świata. Żyjcie, wychowujcie swoje dzieci, studiujcie Słowo Boże i budujcie na chwałę Jezusa swoje świadectwo, ale wiedzcie, że Ewangelia was zaprasza. I jeśli wchodzisz do tej arki, wtedy się nie boisz. W naszych czasach świat najbezpieczniej wygląda przez drzwi arki, nie poza nią. Pomyślałem sobie, jak bezpiecznie musiałoby być usiąść sobie na krzesełku w arce i patrzeć tylko przez okno. Bezpieczniej wygląda. Jak bezpiecznie dzisiaj jest odpoczywać w Jezusie i patrzeć na świat. W telewizji mówią, że się wali, ale to nie moje się na szczęście wali. Moja arka stoi. Mój Pan zmartwychwstał. I mój Pan jest mocny i stoi i nic tego nie może zmienić. Wiecie, ja wiem, że to może się nie podobać ludziom dzisiaj, co się głosi. Ja wiem, że mamy opinię być może zboru, który no ani tańców u nas nie ma, ani nie głoszy, żeby wyznawać, że Bóg chce wam skrzynię złota na głowę wysypać z nieba. Tylko ciągle zwiastujemy, że Pan przyjdzie. Ale ja chcę wam powiedzieć, że jedynie Kościół zwiastujący powtórne przyjście Jezusa Chrystusa będzie się trzymał dobrej drogi świętego życia. Jeżeli to przestaniemy głosić, to przyjdą do nas zwodziciele i zaczną nam zwiastować. 5 kroków do lepszej osobowości, 2 kroki do zdobycia większego biznesu, 5 kroków do oczyszczenia swoich myśli. Ale Słowo Boże mówił, nie wstydzę się Jezusa i to Jezusa ukrzyżowanego. To jest wezwanie apostoła. A Piotr mówi teraz, smutki przechodzicie chwilowe. To nic. On dał wam nadzieję, on was trzyma. Ja wiem, że mógłbym głosić, wiecie, lepsze kazania, lepsze przesłania. Mógłbym wam opowiadać coś śmiesznego, takiego, żeście śmiali cały czas. Być może wtedy więcej ludzi by mnie kochało.
Ale ja wiem jedno. Nie zależy mi na tym, żeby mnie więcej ludzi kochało. Mam jedno marzenie, z którego sobie zdałem sprawę nie tak dawno. Bardzo mocno. Tak bardzo pragnę spotkać was po drugiej stronie tej rzeki. Tak bardzo pragnę spotkać was tam po drugiej stronie. I to jest to zwiastowanie. Wiecie, kiedy głosisz Słowo Boże, kiedy wybierasz Chrystusa, kiedy żyjesz tym życiem, to nie musisz się martwić, że się z ciebie śmieją. Nie musisz się martwić, że ci nie słuchają. Śmieją się? Przyjmij do wiadomości, że nie z ciebie się śmieją. Oni się już 2000 lat śmieją. To z niego się śmieją. Nie martw się, że cię nie przyjmują. Nie bądź tym zmartwiony. Oni nie ciebie nie przyjmują. Oni jego nie przyjmują. Bo go nigdy przyjąć nie chcieli. Dzisiaj jest głoszone w wielu zborach. I na zachodzie to widziałem i w Polsce. Aksamitne kłamstwa. Kłamcy, religijni kłamcy stają z aksamitnym uśmiechem. I głoszą ludziom bzdury, które nikogo nie mogą przyprowadzić bliżej Chrystusa. Zmieniają serca ludzkie, zmieniają Boży charakter, czynią Boga kłamcą i kłamią ludziom o Bogu. Gdzie te logiczne, poprawne politycznie, teologicznie zbudowane kazanka pełnej jadu, religii zwykłej, sprawiające, że nic się nie zmienia, że każdy to może słuchać. Pozwalają ludzie spokojnie spać w kupie śmieci, bo nikt im tego nie zabiera. Ja wiem jedno. Bóg mi dał słowo jako grzesznikowi. Bóg mi dał słowo jako grzesznikowi i głoszę dziś do grzeszników, że Bóg wyciąga swoją rękę. Jeśli zaniedbałeś swoją służbę, wracaj. Jeśli zaniedbałeś swoją Biblię, wracaj. Jeśli zaniedbałeś swoją miłość, wracaj. Jeśli przestałeś kochać, zacznij znowu. To jest to, co wam mówiłem ostatnio na kazaniu. Że czasami nie wiemy tak wiele o drugiej osobie, że musimy zobaczyć na to z punktu widzenia Jezusa. Tylko Jezus jest realny. Reszta to jest tylko cień. Tylko Jezus jest realny. Spędziłem czas w modlitwie. Wiele dni. Powiem wam, miałem niesamowity czas. W Beaumont dostałem pokój w hotelu. I zdarzyło mi się coś, co nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze. Tylko czytałem o tym. Było około 1 w nocy. Ja się zbudziłem. Właściwie dobrze, nie zdążyłem zasnąć jeszcze. I czułem, że Duch Pański wypełnił mój pokój. I zacząłem się modlić i wielbić Pana. I czułem, że Bóg po prostu, Bóg mnie wypełnił. Taka radość, wiecie. Nagle przestało mieć znaczenie, że jest 2 w nocy. Po prostu możesz wstać, nie czujesz się zmęczony. Pan jest i to jest najważniejsze. Słowo Boże przepełniło mój umysł. Często myślałem, że nie mógłbym powiedzieć Panu, Panie, zrób ze mną cokolwiek chcesz. Chcesz, to połam mi wszystkie kości. Chcesz, to rzuć mnie na łoże boleści. Chcesz, to zgnieć mnie. Chcesz, to złam mnie. Chcesz, to spal mnie. Ale błagam Cię, uczyń mnie podobnym do Twojego Syna. Zawsze bałem się takich modlitw. Kiedy słyszałem człowieka, który tak się modlił i kiedy powiedział amen, ja się bałem powtórzyć. Myślałem, nie. Wystraszyłem się, co się może stać, jeśli powiem amen. Widziałem, jak ludziom lekko się śpiewa. Duchu Święty, przyjdź i rozpal ogień we mnie. Przyjdź, Panie, uczyń mnie podobnym do siebie. Ale on rzeczywiście słucha i przychodzi. Ludzie potem narzekają, że Boga nie ma. A to właśnie odpowiedź na ich modlitwę. Przychodzi ogień, o który prosili. I bałem się, co może nastąpić po takiej modlitwie. Pomyślałem, przyjdzie choroba, odkryją raka, albo złamie kręgosłup, będę na wózku. Przyjdą noce, w których będę milczał i nie będę wiedział, do kogo wołać. Będę się modlił o uzdrowienie i nie doznam uzdrowienia. Bałem się, że zostanę sam ze swoją chorobą, a Bóg będzie daleki jak nigdy. Taki obraz we mnie wytworzyła współczesna religia. Boga przekornego, Boga, który zawsze daje na odwrót, nie to, o co się modlisz. I wtedy powiedziałem, wylewam moje serce przed Panem, jedynym sprawiedliwym Bogiem. Panie,
Ja Ciebie podświadomie uznaję za przekornego. Ja Ciebie podświadomie śmię uznawać za kłamcę. Ja się Ciebie boję, że mnie skrzywdzisz. Ja się Ciebie boję, że Ty mi krzywdę zrobisz. Wybacz mi to. Jaka to jest miłość, jeśli ja się Ciebie boję? W ten sposób. To nie jest bojaźń Boża. Wiecie, w takie dni na kolanach odkrywam, że człowiek jest bardziej jak wróg Boży niż jak jego syn. Bardziej jak wróg wszystkiego, co Bóg sobą reprezentuje. Bóg reprezentuje sprawiedliwość, a ja ciągle coś pnuję. Bóg reprezentuje prawdę, a ja ciągle próbuję to tak powiedzieć, żeby dobrze zabrzmiało. Tak łatwo się jest modlić. Panie, złam i skruś serce mojego sąsiada, mojej mamy, taty, męża czy żony. Spróbujcie się pomodlić tak o siebie. Panie, jak trzeba, niech boli. Łam. I zobaczycie, jakie myśli macie o Bogu. Zobaczycie, co wam nawkładano do głowy o Bogu. Ja się przestraszyłem. Jak trudno prosić o siebie. Jak mało znam Boga. Gdzie żyjemy w strasznych czasach. I widać mocną rękę Pana. I Bóg powiedział, są dwa miejsca jeszcze Słowa Bożego, które chcę wam przeczytać, zanim skończę dzisiaj. Które można by streścić w ten sposób. Otwórzcie księgę Jeremiasza dzisiaj. Ja nie mam przygotowane to, ale znajdę to. Jeremiasza 7:13. To jest pierwsze miejsce. Czy dwa... Zaraz wam powiem, to znacie. 7:13. Nie czytajcie na chwilę. Chcę wam coś powiedzieć, zanim to przeczytacie. Te dwa miejsca Słowa Bożego pokazują coś, co w Bożym przesłaniu dla nas jest dziś bardzo ważne. Bóg powiedział, jest dzień. Jest dzień łaski, możecie do mnie wołać. Jestem gotowy was usłyszeć. Tak jak powiedział do Noego, zbuduj arkę, i to był czas łaski, kiedy Bóg był gotowy słyszeć i prowadzić każdego, kto by chciał. Ale nikt nie wołał i nikt nie chciał. A drugi fragment, który wam przeczytam, pokazuje nam, że przyjdzie dzień, kiedy ludzie wołają, ale sam Pan powie, ja już nie chcę was słuchać. Ja już nie mam więcej nic wam do powiedzenia. Był dzień, gdy was chciałem słuchać. Jeremiasz 7:13. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan, i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo. I odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Dlatego, że wołałem, a nie chcieliście słyszeć. I przejdźcie do Jeremiasza 14. Zobaczcie na to Słowo Boże. 14:10 i dalej. Tak mówi Pan o tym ludzie. Tak lubią się wałęsać, swoich nóg nie oszczędzają, ale Pan nie ma w nich upodobania. Wspomina teraz ich winę i nawiedza ich grzechy. Potem rzekł Pan do mnie, nie módl się o powodzenie dla tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich błagania, a gdy będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie będę miał w nich upodobania, lecz mieczem, głodem i zarazą wygubię ich. Widzicie, co Bóg mówi tutaj? Bracia i siostry, porównajcie te dwa miejsca. Jest czas, kiedy Bóg chce słuchać, jest czas, kiedy Bóg powie, że dosyć. I nikt nie będzie mógł go oskarżyć ani skierować w jego kierunku palec. Ja wierzę, że to Bóg zasiada na tronie i że Jego majestat panuje nad całym wszechświatem. Amen? Tron jest królem. Jeśli ktoś jest królem, to jest król. Król ma prawo. I dzisiaj Bóg chce mieć audiencję. Jest czas audiencji u Pana. Jest czas, kiedy powinniśmy spędzić czas przed Panem. Jak myślicie, co by się stało, gdybym zaproponował dzisiaj komuś z was? Kiedyś was o to pytałem, ale chcę wam to przypomnieć. Gdybym zaproponował, żebyście kupili cień mojego samochodu. Wziąłbym ze sobą na dół na przykład Janusza i mu powiedział, Janusz, mam dobry cień samochodu, dobry rocznik,
Mały przebieg. Samochód potrzebuję, ale cięci mogę sprzedać. On by się spytał, ile? Mówię, no, daj mi 5 tysięcy. Cień w końcu tylko. Mi zapłacił 5 tysięcy. No, mówię, twój cień, ja jadę do domu. Wszyscy by się śmiali. Wszyscy mówili głupi. Gdybym ja kupił cień na przykład od Andrzeja, jego samochodu, i zapłacił mu za cień, ludzie by mówili, głupiec, kupił cień. Za cień poświęcił ciężko zarobione pieniądze. I śmiejemy się. Ale chcę wam powiedzieć, żyjemy w czasach, kiedy ludzie za cieniami, za cień wszystkiego, zabijają, mordują, pozbywają się majątków, kupują cienie, niszczą swoje rodziny i zużywają zdrowie i dzieci poświęcają, byle tylko zdobyć cień. A kiedy nagle rzeczywistość się odsuwa, znika i cień. Wszystko jest cieniem. Rzeczywistość jest tylko jedna i Biblia mówi, że rzeczywistością jest Chrystus. Możemy się śmiać, że ktoś chce kupić cień mojego samochodu, ale ja wam coś powiem. Chcę być pierwszym, którego wyśmiejecie publicznie. Nie jedną złotówkę i nie jeden czas moje zdrowie i nie jedną godzinę mojego życia zmarnowałem, biegając za cieniem. Kupiłem cień, a potem słońce gasło i gasło to, co kupiłem. Zdawało mi się, że to, co mam, pocieszy mnie. A kiedy przychodziła dolina cienia, nie było słońca. To, co miało być moją radością, wcale mnie nie cieszyło. Było kolejnym meblem, kolejną inwestycją, czy wspomnieniem, czy czymkolwiek jeszcze. Kolejnym pokazem głupoty. Ale każdy czas w moim życiu, który spędziłem przed Chrystusem na kolanach, każdy maleńki centymetr mojego duchowego wzrostu tak bardzo mi się przydawał, gdy przychodziła dolina cienia. Niejedno może bym upadł, ale przetrwałem. Dlatego, że kiedyś wystarczyło mi tego wzrostu duchowego. Niejedno bym upadł i nie przetrwał, gdyby Pan mnie nie podtrzymał. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zakończyli nasze nabożeństwo. Nasze następne nabożeństwo będzie w Nowy Rok. Spotkamy się w Nowy Rok o godzinie 10 we wtorek. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj nie będziemy zbierać kolekty, ani już nic więcej nie będzie. Chciałbym, abyście dzisiaj uklękli na kolanach i abyście wyszli z tego miejsca, jeśli znajdziecie Pana. Jeśli będziesz wychodził przez te drzwi za chwilę, to chcę, żebyś mógł powiedzieć jedną rzecz, że znalazłem Pana. To jest czas na modlitwę. Nie będziemy dzisiaj ani kolekty zbierać, ani już niczego. Czy jest coś jeszcze, co powinienem powiedzieć, zanim się zaczniemy modlić? Jakieś ogłoszenie czy coś? W Nowy Rok zbierzemy kolekty za dzisiejszy dzień i za Nowy Rok. A dzisiaj naprawdę głęboko czuję, mówiłem to już rano do Tomka, że powinniśmy uklęknąć na nasze kolana. Ja wam powiem jedną rzecz. Ja nie mam na tyle odwagi, żeby przed Panem nie uklęknąć. Ja nie mam na tyle pychy, żeby nie wybiec do przodu do Pana. Może ty masz tyle odwagi i pójdziesz spokojnie do domu, niech się świat wali. Ja nie mam, jestem tchórzem i chcę znaleźć realność Jezusa w moim życiu. Spędźmy czas na kolanach. Kiedy skończymy modlitwę, nie wiem, spędź tu tyle czasu, ile potrzebujesz. Możemy się spotkać dziś jeszcze na dole. Możemy mieć wspólne kawy, możemy się cieszyć sobą. Ale pamiętajcie, to wszystko to jest tylko otoczka. Rzeczywistością jest Chrystus. Ja wiem, że fajnie się siedzi razem, pije kawy, gra muzykę, świeci nam światło, mamy ciepły, miły pokój na kaplicę. To jest tylko otoczka, to jeszcze nie jest Bóg. Bóg jest duchowy. Jeśli Go duchowo nie spotkamy, to razem z tym wszystkim pójdziemy na samo dno piekła. Nie dlatego, że byliśmy źli, ale dlatego, że Chrystus nie był realny. Wielu z was to są dobrzy ludzie, lepsi niż ja. Ale ja wiem, bo Słowo Boże mówi, że żeby tam wejść, tylko Chrystus wystarczy i tylko Chrystus może to być. Nic więcej Bogu się nie podoba. Wszystko inne odrzucone. Uklęknijmy na nasze kolana i spędźmy czas w modlitwie. Amen.